Szczęść Boże. Przekaz Pana Jezusa dla Cypriana Polaka. 24 wrzesień 2023 roku. 15:30. Zapisz, dziecko. Boga nie ograniczają ludzkie upadki. Twa dobra wola i staranne trwanie w niej nie przyda Bogu ni okruchu do jego szczęścia, mądrości samowystarczalności. I jego miłości przede wszystkim. A jednak rozlewa on swe dary i miłość przede wszystkim na człowieka i cały świat. Nawet teraz, gdy Boża sprawiedliwość dominuje, ma przewagę wyraźną Boża miłość i łaska. Zboża wydały swój plon, rzeki nie zalewają powodziami, pożary nie niszczą ludzkiego dobytku, trzęsienia ziemi nie rujnują ludzi i itd. Tak Oczywiście, to wszystko zwiększa się w świecie, ale dominuje Boża łaskawość, która sprawia, że porządek natury, stworzony przez niego trwanie wzruszony. Zmieni się to, lecz trzeba do tego większego grzechu. Jaki może być grzech większy, a nawet więcej? Jaki może być grzech największy? Jak mówiłem, i co jest zapisane w Ewangeliach. Grzech przeciw Jezusowi będzie odpuszczony. Także Judaszowi przebaczyłbym, gdyby okazał żal i skruchę. Grzech przeciw Bogu Ojcu będzie odpuszczony, lecz nie będzie odpuszczony grzech przeciw Duchowi Świętemu. Nie ma więc teraz grzechu największego to znaczy tego, który nie może być odpuszczony. Nie ma powszechnie. Trwa w nim wielu spośród świeckich elit, a także znaczna część biskupów, także kardynałów. Ktoś, kto służy dwóm panom, nie zawsze trwa w grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Wtedy nie ma już odwrotu. Lecz przyjdzie czas, gdy będą trwać w grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. I mali, i wielcy, i wielu spośród nich. Będzie to po oświeceniu sumień, wobec takiego grzechu, który jak ogień, który nigdy nie zgaśnie, zrzuci na swe głowy i duszę znaczna część ludzkości, będzie musiała burzyć się Ziemia w sposób przekraczający to, co możecie sobie wyobrazić, w różnorakich formach. Zatem Boża Sprawiedliwość jest proporcjonalna do ludzkiego grzechu. Wielkie odstępstwo jeszcze nie nadeszło. Prawdziwe, bowiem wielkie odstępstwo będzie wtedy, gdy nastąpi grzech przeciwko Duchowi Świętemu, poprzez zaprzeczenie temu, który pouczy świat o grzechu, pouczy w oświeceniu sumień. Biskupie, ty, który występujesz przeciwko mojej woli odnośnie miejsca świętego, gdzie został postawiony krzyż nowego Jeruzalem. I inni biskupi służący dwóm panom. Jak Sanhedryn uznał za sektę rodzącą się wiarę Chrystusową, tak strzeżcie się, abyście nie stali się Sanhedrynem czasów ostatnich. Kościół jedyny, prawdziwy i święty Kościół katolicki jest jeszcze na całym świecie. Lecz Polska jest narodem wybranym i to nie od dziś. Lecz już w części od czasów starożytnych. Ja jestem z krwi Słowian, Lechitów, potomkiem tych, którzy wyruszyli z terenów dzisiejszej Polski w poszukiwaniu nowych ziem, tylko z powodu przeludnienia kraju, który nie był nękany wojnami obcych potęg. Ja odwiedziłem ten kraj, dzisiejszą Polskę. Tereny należące do Lechi od Morza Czarnego, jako dziedzictwo swych przodków, moją drugą ojczyznę. Uczyniłem to 10 lat przed rozpoczęciem mego nauczania. Ze słowian z Dolnego Śląska pochodzi Mojżesz. Imię Matki Boskiej jest zrozumiałe nawet w dzisiejszym polskim języku. Miriam, pokojem jestem. Bóg przeprowadzi swe plany co do świata. Szatana przeprowadzi je co do Polski, lecz wola ludzka w znaczeniu dobra wola ludzka skierowana ku Bogu lub zła. Sprawić może, że próba będzie cięższa lub lżejsza. Polaków może zostać kilka milionów. Od Was bardzo wiele nadal zależy, biskupi polscy. Nie bądźcie sanhedrynem czasów ostatecznych. Teraz większość z Was służy dwóm panom, lecz czym będziecie dla świeckich elit tego świata idących za szatanem, który nienawidzi Was jeszcze bardziej od swoich świeckich sług, kiedy już nie będą Was potrzebować? Podepczą Was, już nie będziecie potrzebni. Jeśli nie odstąpicie od podwójnej drogi, to deptać Was będą w piekle już na wieki. Ze szczególną zacikłością szatani Lecz i na ziemi zostaniecie przez szatana podeptani Kiedy już się wami posłuży przez swe świeckie sługi Posłuszeństwo Posłuszeństwo biskupowi Który należy do kościelnej masonerii Tak, chcielibyście posłuszeństwa Im bardziej jesteście niegodziwi Tym większego i większej czci. Czyż nie wiesz, biskupie, który jesteś masonem, iż nie tylko przyjmujesz komunię świętokradzko i to stale świętokradzczo, dopóki jesteś czynnym masonem i nie odetniesz się od tego? Upominasz wiernych, należy upominać. Czyż nie jest to źdźbło wokół niczym potężna belka? Gdy biskup przyjmuje stale komunię świętokradczo? Pasterz. Wasze grzechy i wasza przynależność jest zakryta, ale nie zmienia to przecież stanu faktycznego. Po to też mówię przez proroków i to zwłaszcza od trzydziestu paru lat, abyście o tym wiedzieli, iż ja wiem i nic się nie ukryje przede mną. I przede wszystkim nawróćcie się. Odstąpcie od działania w masonerii, czyńcie pokutę za siebie i za naród. Mój syn nieustannie się dziwi, że dopuściłem do stanu biskupiego wielu spośród Was, mieszańców, hazarów, nawet czystych, wysłanych przez służbę bezpieczeństwa do seminariów. Tak, trudno to pojąć, lecz tacy biskupi pozostają nadal. Na straży tego narodu. Już wasze jedno tylko zarządzenie modlitwy za ojczyznę, specjalnej modlitwy, uchroniłoby Polskę od nieszczęść. Nie wszystkich, ale od części uchroniło. A to przecież tylko byłby, byłby wynik jednej waszej konferencji episkopatu Polski. Tyle ich było. Bóg działa przez was. I działa szatan. Tak jest, gdy służy się dwóm panom. Judasz uzdrawiał i wyrzucał złe duchy. Czytajcie poemat Boga Człowieka. Czytajcie zwłaszcza wy, którzy służycie dwóm panom. To przede wszystkim dla kapłanów powstał i dla biskupów. Nawróćcie się. Musicie odciąć się od masonerii. Jeśli tego nie uczynicie w bliskim czasie, będziecie musieli tego dokonać, gdy staniecie przed Bogiem na sądzie indywidualnym wraz z całą żyjącą ludzkością. Będzie wam trudniej wtedy, jakże myślisz, gdy staniesz przed pałającym gniewem obliczem Boga, iż prowadzisz swe stado ku zagładzie. Czyż może to być takie spojrzenie Boga, jak przeciw drobnemu grzesznikowi, który zapomniał o Bogu, a nie gorszy nikogo swym zachowaniem? Strzeźcie się, aby nie zastał Was dzień nieprzygotowanych, nieczuwających, zajętych sprawami tego świata, chcących iść ze światem. Bóg nagradza dobrą wolę. Jeśli teraz odstąpicie od uczestnictwa w masonerii, będzie łaska dla Was. Lecz i dla Polski. Od Was dużo zależy. I przyjdzie czas, kiedy nie będzie już od Was zależało. Ludzie zaś przeklną Was, kiedy zostanie na Was podniesiona ludzka ręka. Nie znajdziecie obrońcy. Mój syn, który będzie mógł wielu uchronić od śmierci, nie ruszy palcem, by to uczynić, jeśli nadal będą masonami. Amen. Dziękuję Panie Jezu. Chwała Tobie Chryste. Otrzymał Cyprian Polak. Zapraszam jeszcze do opisu pod filmem. Pozdrawiam z Panem Bogiem i Maryją.